Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj materiał na temat modernizacji Dworca Zachodniego w Warszawie. Ogromnie opóźniony remont Warszawy Zachodniej wydaje się, że już zbliża się do szczęśliwego końca. Dlatego postanowiłem zapoznać Państwa z aktualnym przebiegiem prac oraz szerzej porozmawiać o Dworcu Zachodnim. Przybliżę też Państwu plany modernizacji warszawskiej kolei na innych odcinkach. Jak przebiegają prace i kiedy zakończy się wielka modernizacja Warszawy Zachodniej. O tym więcej w dalszej części materiału. Jeżeli film Ci się spodoba, to zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji kanału. Z góry dziękuję. Źródłem do materiału jest artykuł na portalu murator.pl pod tytułem Kiedy koniec remontu Dworca Zachodniego? Wielka przebudowa zmierza do końca. Autorstwa pana Przemysława Zańko-Gulczyńskiego. Oraz artykuł na portalu investmap.pl pod tytułem Powstaje największy węzeł przesiadkowy w Polsce. Nowa Warszawa Zachodnia. Autor artykułu nie podpisał się. Remont Dworca Zachodniego trwa już od wielu lat, a modernizacja według pierwotnych planów powinna zakończyć się już dawno temu. Tak się jednak nie stało. Średnio co parę miesięcy informowano o kolejnych opóźnieniach. I tak trwa to aż do dziś. Jednak wygląda na to, że modernizacja może już wkrótce się zakończyć. Dworzec Warszawa Zachodnia po ukończeniu modernizacji stanie się największym węzłem przesiadkowym w Polsce. Modernizacja ma na celu zwiększenie przepustowości stacji i umożliwienie przejazdu nawet 1000 pociągów dziennie. Warto wspomnieć, że wartość prac realizowanych przez firmę Budimex to ponad 2 miliardy złotych netto. Warszawa Zachodnia to strategiczna w Polsce stacja pod względem liczby kursujących pociągów, w tym aglomeracyjnych, regionalnych, dalekobieżnych, krajowych i międzynarodowych. Jak więc wygląda aktualna sytuacja na Warszawie Zachodniej? Pasażerowie od lata, a dokładnie od 9 czerwca, mają już do dyspozycji wszystkie perony, co stanowiło dużą ulgę dla podróżujących. Ale wciąż trwają prace m.in. przy przejściu podziemnym. Jak informuje portal murator.pl, obecnie trwają prace przy torach, sieci trakcyjnej i urządzeniach sterowania ruchem kolejowym, a także roboty budowlane pod ziemią. Jednak pasażerowie dalej spotykają się ze sporymi utrudnieniami. Jak czytamy w źródle, dla osób korzystających z dworca duże utrudnienie nastąpiło 29 lipca 2023 roku, kiedy to zamknięto przejście podziemne pod torami. Pozostanie ono zamknięte aż do pierwszej połowy 2025 roku. Do tego momentu pasażerowie mogą korzystać tylko z kładki prowadzącej na perony. Przebudowa Dworca Zachodniego okazała się być dużo droższa niż pierwotnie zakładano. Jak informuje portal murator.pl, zwiększenie kwoty wynagrodzenia dla wykonawcy przebudowy Warszawy Zachodniej wynika ze znacznego wzrostu kosztu budowy, który jest konsekwencją inwazji Rosji na Ukrainę oraz sankcji nałożonych na Rosję. Wartość kontraktu wzrosła z 1 miliarda 942 milionów złotych netto do 2 miliardów 111 milionów złotych netto, czyli prawie 2,6 miliarda złotych brutto. A kiedy koniec prac przy modernizacji dworca? Jak podaje portal murator.pl, oficjalny termin zakończenia prac przy Dworcu Zachodnim to 28 grudnia 2024 roku. Jednak już wiadomo, że nowe przejście podziemne zostanie otwarte dopiero w pierwszej połowie 2025 roku. Warto wspomnieć, że w najbliższych latach powinna rozpocząć się modernizacja całej linii średnicowej, aż do Dworca Wschodniego. Sam remont Dworca Wschodniego rozpocząć się ma w 2026 roku, lecz data ta wydaje się być mało realna. Remont linii średnicowej w centrum Warszawy może przynieść ogromne utrudnienia. Rozkopane zostanie centrum miasta, a to bez prawidłowej organizacji ruchu może przynieść wielkie zamieszanie. Podczas remontu średnicy może zostać wzmocnione podłoże i posłużyć to ma do budowy nowych budynków, o czym informowałem w innym materiale, do którego link umieszczę w opisie. Jak widać, prace związane z Dworcem Zachodnim zmierzają do końca, choć czuję gdzieś głęboko, że dojdzie jeszcze do jakichś opóźnień. Ale to okaże się za parę miesięcy. Jestem ciekawy, co Wy sądzicie o modernizacji Dworca Zachodniego.
Proszę o zostawienie opinii w komentarzu. Zachęcam do obejrzenia materiału na temat CPK. Link umieszczę w opisie. Na teraz się żegnam, wkrótce kolejne materiały. Pozdrawiam i do usłyszenia.